Cześć wszystkim. No cześć. Dzisiaj znajdujemy się w autobusie 157 z wesołym kierowcą. Witam pana bardzo serdecznie. Witam panią bardzo gorąco. Jest pan najpopularniejszym kierowcą autobusu w Warszawie, można by tak rzec. Schrabia się trochę. No naprawdę. Trochę popularnym i trochę innym niż pozostali. Właśnie. Nie tylko, że rozmawiam przez mikrofon, staram się pobudzić ludzi do życia, do luzu, uśmiechu, życzliwości, kultury, ale też zawsze zaczekam na ludzi. A skąd się wziął ten pomysł, żeby rozśmieszyć pasażerów? Jest to proste, ale nie znalazł pan póki coś naśladowca. Nie, to płynie z mojego wnętrza, z mojej osobowości, mojego tam poczucia humoru. Po prostu taki jestem. Jest pan wesoły. Odnalazłem się w nowej branży. Jak byłem kelnerem, też robiłem coś podobnego. Właśnie, na mniejszą skalę. Jest pan jeszcze pilotem wycieczek zagranicznych. Tak, zrobiłem kurs pilota wycieczek. Nigdy nie pracowałem w tej branży. Nigdy? Nie miałem doświadczenia, to nie chcieli mi przyjąć. To jest no i późno robiłem. Kierowcą, tak? Miałem chyba 35 lat, robiłem ten kurs. To już trochę za późno. Oj, wcale nie. Zawsze można spróbować. No niby tak, ale jak nie ma się doświadczenia, to chętnie nie biorą. No i się wybiłem już. To było 10 lat temu. Głośno było w pewnym momencie o panu, że został pan wezwany na dywanik do dyrektora. Latający dywanik. Z racji właśnie swoich żartów w trakcie jazdy. No zgadza się. Czy pana przełożeni wspierają pana w tym, co robi? Czy raczej patrzą na to... Nie, no jest to, raczej to niewygodne jest przełożonym i ZM-owi. Niektóre moje teksty są mało konwencjonalne, może uderzają trochę w ich alter, ich, nie wiem, charyzmę, czy samopoczucie, czy nie wiem jak to nazwać. No, uderzają po prostu w nich, i, czy tam w miasto, czy w metro na przykład. No i może dlatego teraz nie mam autobusu z mikrofonem. Nie, to celowe pewno jest. Zabierają panu mikrofon. No zabierają, specjalnie. No właśnie. Kagański zakładają i zabierają. I dlatego też pana koledzy raczej... Kłopotliwe to jest. No kolegom też to nie pewno nie odpowiada. Nie drogą, nie idą. Żeby za szereg wychodzą. Po prostu powinno jak robot, jak maszyna jeździć jak oni. I nic od siebie, nie wkładać w to serca, jak robi do tej pory. Prowadzi pan własnego fanpage'a. No zgadza się, córka mi założyła prawie 3 lata temu i prowadzę tego fanpage'a. I to tylko i wyłącznie pan się tym zajmuje? Tak, teraz ja. No, ludzie tam piszą, ja muszę im odpisują i im zdjęcia wstawiamy. Muszę im odpisać. Znaczy, powinienem, no nie muszę, no ale no, jak to jest fanpage, ktoś tam pisze. Nieraz to kłopotliwe jest i męczące, bo zawracają głowę. Ja tam piszę ze swoimi znajomymi i bliskimi, a ciągle ktoś pisze, o który pan jedzie, albo gdzie jest grafik, albo rzeczy, to trochę mnie męczy i odciąga. A został on założony właśnie po to, żeby pokazywać ludziom, żeby mówić ludziom, kiedy pana mogą znaleźć, kiedy mogą no z panem się nie, przejechać. Córka zobaczyła, że ktoś tam zainteresowała prasa. Pierwsza to była chyba jakaś gazeta, Targówka. No to mi to założyło i ludzie zaczęli tam lajkować, pisać. Zacząłem tam umieszczać grafik każdy miesiąc. No i tak to się zaczęło rozwijać. Lizaki pokazują właśnie. Właśnie, pokażmy może naszym widzom, jakie są uśmiechnij się, możliwe. Może się podwieźć na początku, później niezła jazda. Przede wszystkim najważniejsze w życiu. Jest uśmiechnij się. Takie małe, a działa. Nawet ludzie na chwilę pokazują kierowcom obok na światłach, to też pozytywnie na to reagują, uśmiechają się od razu. Rzuć na luz. Na ktoś kije. Konsumuje coś to smacznego. A bardzo często się zdarza, że no często właśnie robię smaka i sobie za kierownicą. A, kierowcy nieraz się zdarza, no na przerwach mogą iść, ale nie na w czasie jazdy nie powinni. Trasie. Tylko nieraz nie ma, jak są korki, to nie mają przerwy. Na przykład i są głodni, to muszą i jeżdżą w czasie jazdy. Pracuje pan no, cały miesiąc, dzień po dniu. Jak odnajduje pan jakąś inwencję do tworzenia właśnie tekstu, do wypowiadania się w dany sposób? Ja tym się w wolnych chwilach nie zajmuję się tym, szkoda czasu. Mhm. Ja wszystko spontanicznie robię. Czyli jeżeli ktoś ma zły humor, to potrafi pan go odstawić? To zależy wszystko właśnie od osoby, od miejsca, sytuacji, czasu. Bo taki humor sytuacyjny, musi coś fajnego się trafić, wydarzyć, to wtedy wkraczam do akcji swoimi tekstami. Działa. Mam swoje stałe te teksty,
Ale też tak się boję monotonii, że ciągle to samo mówimy w różnych dniach, że trafia na te same osoby, że powie na przykład, jest kolejna łania do zabrania, ale to już ludzie znają na przykład. Ale to jest fajna rymowanka, gra słów. Fajny tekst, albo jak na tej linii 157 na Szczęśliwice, to mówią, no zabieram wszystkie panny i dziewice i jadę na Szczęśliwice na przykład. To jest fajna rymowanka, no, ale tylko na tej linii się nadaje. Na innych z tego się nie mówi. Kiedyś spotykał się pan z mieszaniem ze strony pasażerów, co się dzieje, jak w ogóle... No na samym początku ludzie byli zestresowani, zmieszani, co jest w ogóle grane, jak wchodzili i słyszeli przez autobusie, ktoś do nich mówi dzień dobry panu, czy dzień dobry pani, to od razu się tak dziwnie rozglądali, o co chodzi, do kogo to mowa. Niesamowite były miny tych ludzi. A teraz już się zmieniają, oswoili się, teraz już są przyzwyczajeni. Jeździć. No niektórzy to tak miło jest, jak specjalnie dla mnie przyjeżdżą z innej dzielnicy, to trochę mi schlebia, że ktoś mnie na przykład lubi, docenia i chce się ze mną przyjechać. To jest właśnie miłe. To jest dla mnie taki plus. I właśnie to jest dla pana. To mi napędza właśnie, że najważniejszym jestem, no, takim elementem, ludzie, który pozwala. Że ta duża część, może nie wszyscy, ale przynajmniej 90-80% ludzi mnie lubi, akceptuje to, co robię i widzi w tym coś dobrego, pozytywnego. A pozostali to są malkontenci, to nie warto mówić. Nie ma to, to są ludzie, nie wiem, sfrustrowani, chorzy, zakompleksieni, nic się nie poradzi na to, że tacy są. Będę też pokazuje takim. Lizaka, uśmiechnij się, rzuć na luz, ale nie powiedziała to już. Ale walczę z tym. Trochę walczę z wietrakami nieraz, ale... Ale udaje się. Ale staram się to. Sam się dziwię sobie, że robię to już prawie 3 lata. Żeby się to nie znudziło, że mam siłę. Się też dziwię, skąd mam tyle energii i zapału. Wiesz? Ja sam sobie się dziwię, no ale dla mnie to też jest takie odprężenie, odstresowanie się od codzienności, od swoich problemów i staram się ludzi tym zarazić. Żeby tak samo jak ja zapomnieli na chwilę chociaż. Odstresowanie, no, od codzienności, a to pana praca. Od monotonii codzienności, od swoich problemów, po każdej ma mniejsze czy większe, ale każdy z nas. Po prostu jest nam potrzebna ta chwila relaksu, odprężenia. Niektórzy szukają zapomnienia w alkoholu, a to nie jest wyjście, czy w hazardzie, a ja przynajmniej w ten sposób się spełnia i odnajduję. No to dziękujemy. Każdemu bym radził właśnie. Każdy na swoim podwórku, w swoim miejscu pracy czy w szkole, żeby też serce wkładał to, co robi i uśmiech, no. To wszystkim by było inaczej żyć. I urzędnik, i lekarz, i pielęgniarka, i kierowca, i nauczyciel, wszyscy po prostu, jakby mieli takie trochę inne podejście do życia, to by fajniej było w tym kraju, mimo ciężkich warunków stan społeczno-gospodarczych, politycznych. Tym bardziej teraz może nam to jest potrzebne, jak jest ta cała nagonka medialna, strasznie nie wojną i wszystkim, no. Czyli takie jest dla meritum. Pana najważniejszym takim elementem pozwalającym na czerpanie satysfakcji z pracy jest uśmiech. Jest uśmiech, no. Nigdy nikomu nic nie kosztuje, nikomu nie zaszkodzi uśmiech. Lecz pomaga i leczy. Chciałabym podziękować panu za to, że wprowadza pan uśmiech na polskie drogi, na warszawskie drogi. No staram się. Potrzebne to jest. Unikatem, no, na miarę kraju, jak nie świata. Świata nie. Na zagraniczu to jest coś normalnego, że ludzie są, uśmiechają się do siebie, są życzliwi. Inna jest kultura jazdy w ogóle na drogach. Też właśnie czytałem parę dni temu artykuł, był w Metrze, o sondaże robili wśród kierowców Europy, którzy są postrzegani jako najgorsi. No i my jesteśmy w czołówce, uważa się nas, że jesteśmy cwaniakami na drodze, hamami i nie ustępujemy miejsca. Wszystkie przepisy, jakie są, no, wszystkie przepisy, jakie są, to aby je złamać, nie ma, na zachodzie jest 50, to 50, tak? No, jedziesz jak chcesz. Nie ma, no, starszy na zachodzie, czy kierunkowskaz włączy, że się włącza do ruchu, od razu mentalnie każdy ci wpuszcza, to nie. Musisz trafić na jakąś normalną miłego osobę, miłego, pana, normalną, który cię wpuści. Trzeci, co będzie trzeci czy piąty samochód, ale wcześniej czy później wpuści ktoś. Ale nie ma tak jak na zachodzie, w normalnych krajach, gdzie po prostu wyłączasz i każdy jeden ci się zatrzyma, chyba że to jest Polak, cię wpuści. Musimy się tego nauczyć. No to wymaga lat
lat praktyki w takim razie. Dobrze, nie zatrzymujemy pana. Życzę wam w takim razie uśmiechu, jak również pan Robert. Ja też życzę uśmiechu. I do zobaczenia. Śmiech to zdrowie. No, do zobaczenia na trasie. Do zobaczenia, tak? Na trasie z panem Robertem. Albo na Facebooku u swojego kierowca. A my w przyszłym tygodniu.